Szanowni Państwo, wracamy do studia. Czas na drugą część programu Wolne Głosy, a z nami nieustająco są profesor Kazimierz Kik oraz pan Marek Mękiszak. Witam panów ponownie serdecznie. I zaczniemy od pytania, którego nie zdążyłam zadać w pierwszej części programu. No właśnie, czy wspólne rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe na poligonie pod Grodnem powinny nas niepokoić? Jako pierwszy bardzo proszę profesor Kazimierz Kik. No, niepokoić, pewien, bo pytanie, dlaczego one są? Dlaczego tam Rosjanie są te bazy, o których pan tak wspomniał? Otóż oczywiście jest pochodna osób Ukrainy, grupy Ukrainy do NATO i do Unii Europejskiej. I pochodna polskiej polityki, która no, ten wschodni obszar NATO próbuje uzbroić przed tak zwanym hipotetycznym zagrożeniem ze strony Rosji, ściągając tutaj ogromne ilości wojsk NATO amerykańskich i sprzętu rakietowego. Więc wydaje mi się, że to jest efekt pewnej wschodniej polityki państw NATO i oczywiście próby ratowania swojej pozycji przez Rosję, wzmacniania swojej obecności na Białorusi. Białoruś wtedy staje się odpowiedzią na polską politykę wschodnią, czyli na polską politykę NATO, czyli rozbudowywania wschodniej granicy NATO. Więc ja myślę sobie, że my tutaj mamy troszeczkę udziału w tym rosyjskim zainteresowaniu militarnym Białorusią. I o to samo, o odpowiedź na to samo pytanie bardzo prosimy pana Marka Mękiszaka. No, o ile ja pamiętam, to są planowe ćwiczenia. Ćwiczeń dużych, tak szczebla jakby strategicznego, rosyjsko-białoruskich odbywa się zwykle jedno na rok albo jedno na dwa lata. Natomiast rocznie odbywa się kilkadziesiąt przedsięwzięć różnego szczebla ćwiczeń wojskowych. W tym dosyć wrażliwych sferach. To są na przykład ćwiczenia sił specjalnych, to są ćwiczenia sił walki radioelektronicznej, więc to jest bardzo intensywna współpraca i to jest współpraca na takim bardzo wrażliwym poziomie. Można powiedzieć, że armia białoruska jest w dużej mierze wbudowana, wkomponowana w plany i w struktury zachodniego okręgu wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Dlatego też nie należy się dziwić, że do takich ćwiczeń dochodzi i raczej gdyby one się nie odbyły, to można by tutaj doszukiwać się zastanawiać się nad przyczynami tego, czy może coś się poważnego zmienia w tych relacjach. Panie Marku, a jakie wrażenie zrobił na panu widok prezydenta Aleksandra Łukaszenki wysiadającego z helikoptera w kuloodpornej kamizelce z karabinem w ręce? No, ten widok rzeczywiście przypomniał takie sceny już wcześniej oglądane z Saddamem Husajnem, z prezydentem Muammarem Kaddafim, libijskim liderem, i paroma jeszcze innymi przywódcami, którzy, jak wiemy, niezbyt dobrze zakończyli swoją karierę polityczną. Ale oczywiście można powiedzieć, że w intencji białoruskiej zapewne, w intencji reżimu, to miał być pokaz siły i pokaz determinacji. Natomiast dosyć powszechnie przed odbiorców, myślę takich zwykłych, którzy często wyśmiewali, robili z tych filmów memy, zostało to potraktowane raczej jako taki krok desperacki, jako taki krok raczej ośmieszający reżim, pokazujący tak naprawdę, że on jest samotny i może tak naprawdę liczyć jedynie i wyłącznie na wsparcie najbliższego otoczenia, rodziny i grupy struktur siłowych, które chronią jego rezydencji. Także myślę, że efekt zamierzony trochę się różnił od efektu, który powstał w rezultacie tej emisji. A czy pan profesor również podziela to zdanie? Tak, tak, widzę to jako taki wyraz paniki. Ale uwaga, bo panika nie jest dobrym doradcą także dla Łukaszenki. Jeżeli on jest w takim stanie ducha, spanikowany całkowicie, uzbrojony i mający wokół siebie ludzi uzbrojonych, to nie jest dobry prognostyk.
Chciałabym również zapytać, czy widzą panowie taką szansę i również pytanie, czy Białoruś dysponuje wewnętrzną opozycyjną siłą, która pozwoliłaby jej wybić się na niepodległość. Może bardzo proszę jako pierwszy pan Marek Mękiszak. No to jest trudna sprawa. Z jednej strony mamy na Białorusi dawno działające struktury opozycyjne, tak zwaną starą opozycję, która była aktywna, jest aktywna od już dziesiątek lat, ale która z tych czy innych powodów nie ma szerokiego poparcia społecznego. To poparcie niekiedy nieco się zwiększało, ale obecnie jest dosyć ograniczone. I ten ruch protestu, który powstał, on jest między innymi dlatego masowy, że on wykracza poza tradycyjne struktury i tradycyjne podziały polityczne. Ludzie, którzy demonstrują, niekoniecznie byli do tej pory zaangażowani politycznie, niekoniecznie byli aktywistami politycznymi, większość z nich nie była i tak naprawdę oni domagają się reform politycznych, oni zdają sobie sprawę, że ten reżim już jest skostniały i nie oferuje im tak naprawdę nadziei na lepszą przyszłość. Ale to nie oznacza, że mamy do czynienia z takim zinstytucjonalizowanym ruchem. No właśnie, sam panie fakt, Marku, o to że... też bym chciała dopytać, czy obserwujemy obecnie realną zmianę na Białorusi? Znaczy ta zmiana moim zdaniem realnie następuje, ale ta zmiana polega na tym, że mamy do czynienia z procesem społecznym. Tu pan profesor na pewno bardzo dużo lepiej ode mnie to rozwinie. Mamy do czynienia z pewnym procesem społecznym, dosyć głębokim, z delegitymizacją obecnej władzy i z takim odrzuceniem jej dotychczasowych form. Natomiast w jakim kierunku to pójdzie, w jakie formy ewentualnie organizacyjne to przybierze, to już jest naprawdę sprawa otwarta i my jeszcze dokładnie tego nie wiemy. Panowie, musimy już kończyć, także dwa ostatnie zdania dla profesora Kazimierza Kika. Ja myślę, że rzeczywiście opozycja jest rozczłonkowana na Białorusi, ale losy Komitetu Koordynacyjnego utworzonego świeżo wskazują na to, że opozycja na Białorusi bardzo szybko jest w stanie się zorganizować. Społeczeństwo białoruskie dzisiaj to już nie jest społeczeństwo wczorajsze. I wydaje mi się, że tam jest ogromny potencjał dla stworzenia alternatywy dla władzy Łukaszenki. I tutaj stawiamy kropkę. Profesor Kazimierz Kik oraz Marek Mękiszak byli dzisiaj moimi i państwa gośćmi. Serdecznie panom dziękuję. Dziękuję. Państwu oczywiście również dziękuję. Ja się nazywam Marlena Nowakowska, a to był program Wolne Głosy. Do zobaczenia.